Cześć, dzień dobry. W tej lekcji pokażę Ci kolejne zadanie, które pojawiło się na próbnym arkuszu egzaminu ósmoklasisty z matematyki. A treść zadania jest następująca. Przysiady stanowią element zestawu ćwiczeń, które pan Jerzy wykonywał codziennie przez tydzień od poniedziałku do niedzieli. Każdego dnia, oprócz poniedziałku, wykonywał o 5 przysiadów więcej niż poprzednio. Po zakończeniu ćwiczeń w niedzielę obliczył, że od poniedziałku wykonał łącznie 210 przysiadów. Ile razy więcej przysiadów wykonał pan Jerzy w niedzielę niż w poniedziałek? Zapisz obliczenia. OK, przejdźmy do rozwiązania. Rozpisałem tutaj sobie dni tygodnia. No i przypuśćmy tak, że w poniedziałek jakieś x przysiadów pan Jerzy wykonał, tak? No to kolejnego dnia, zgodnie z treścią zadania, o 5 więcej, czyli x plus 5, tak? Kolejnego jeszcze o 5 więcej, czyli tu już możemy już zapisać x plus 10, tak? Bo jak dodamy do x plus 5, 5, to będzie x plus 10, tak? 5 plus 5 to będzie 10 i tak dalej. O 5 więcej, czyli x plus 15, o 5 więcej, czyli x plus 20, o 5 więcej, czyli x plus 25 i w niedzielę x plus 30. I pytanie jest, ile razy więcej pan Jerzy wykonał przysiadów w niedzielę niż w poniedziałek, tak? No czyli musimy wyznaczyć, ile wykonał w poniedziałek, to będziemy mieli z tego, ile wykonał w niedzielę, tak? Dobrze. No i wiemy, że łącznie, tak, razem, jakbyśmy taką klawę tu dali, wykonał 210 przysiadów, tak? Czyli możemy zapisać takie równanie. X plus 5 plus x plus 10 plus x plus 15 plus x plus 20 plus x plus 25 plus x plus 30, tak? Ta cała suma wszystkich dni to się równa 210, tak? Dobrze. I tu będzie tak. X-ów będzie 7. Tak? 7 razy x. I jak dodamy? 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus 25 plus 30, to łącznie doliczymy się do 105. I to się równa 210, tak? No i teraz jak mamy taką fazę równania, tak, no to obu stronie odejmujemy 105, tak, żeby po jednej stronie tutaj były liczby, po jednej x, czyli tak, 7x to się równa 210 minus 105, to będzie 105, tak? I teraz mamy 7 razy x, to się równa 105, czyli obu stronie dzielimy przez 7, żeby uzyskać ile to jest sam x, tak? Czyli x to się równa 105 podzielić na 7, to będzie w takim razie tak, 70 podzielić na 7 to będzie 10, zostaje 35, 35 podzielić na 7 to będzie 5, czyli łącznie 15, tak? Czyli wychodzi, że x to się równa 15. Zobacz, że zawsze jak robię równanie, staram się, żeby w miarę znak równa się był pod spodem, tak? Żeby to ładnie w jednej linii było tak wygodnie, żeby nam się tutaj nie pomieszało to równanie, tak? No dobrze, czyli widzimy w takim razie, że wyszło, że w poniedziałek wykonał 15 przesiadów, czyli w niedzielę x plus 30 to się równa 45, tak? Czyli pytanie jest, ile razy więcej przesiadów wykonał pan Jerzy w niedzielę niż w poniedziałek? Tak, zawsze wracamy do tego pytania, bo pytanie jest, ile razy więcej wykonał, tak? A nie ile wykonał na przykład w poniedziałek. No to wiemy, że jeżeli w niedzielę wykonał 45, w poniedziałek 15, no to 45 podzielić na 15, to się równa 3, czyli odpowiedź, pan Jerzy wykonał w niedzielę 3 razy więcej przysiadów niż w poniedziałek. A jak dokonać sprawdzenia takiego zadania? Bo jeżeli zostanie Ci trochę czasu, to zawsze koniecznie w rudopisie dokonaj sprawdzenia. No po prostu, jak mamy ten wynik, tak, x to się równa 15, no to powinniśmy tutaj podstawić, tak, 15 pod x, no to byśmy mieli w uproszczeniu takie równanie, takie w zasadzie taką równość. 15 plus 20 plus 25 plus 30 plus 35 plus 40 plus 45 ma się równać 210, tak? Czyli przez te kolejne 7 dni
kolejne liczby przysiadów wykonywanych, tak sumujemy ze sobą i zgodnie z treścią zadania ma się to równać 210. No, w szkole tutaj średniej byśmy tą sumę policzyli na przykład z ciągu arytmetycznego, tak? Natomiast no, w szkole podstawowej musimy to prawdopodobnie ręcznie policzyć, no ale jak sumujemy, to po tej stronie rzeczywiście wyjdzie 210, to się równa 210, lewa strona równa się prawej, czyli zadanie, tak, równanie zostało wykonane prawidłowo i w konsekwencji tutaj to obliczenie, że pan Jerzy wykonał 3 razy więcej przysiadów w niedzielę niż w poniedziałek, jest prawidłowe. Jeżeli masz jakieś pytanie do tego zadania, to zapraszam do pytań i zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale.